Nasi widzowie, za co jesteśmy wdzięczni, wielokrotnie informowali nas o niezwykłościach przyrodniczych z Dolnego Śląska. Mieliśmy więc już piranie w Kaczawie, a teraz kwitnącą jabłoń w Złotoryi. Właścicielem ogrodu jest pan Janusz Babiak. Papierówka biała, bo o tę odmianę jabłoni chodzi, pierwszy raz zakwitła wiosną, ale miała niewiele owoców. To jedyne drzewko w okolicy, które teraz znów obsypało się kwiatami. Pan Janusz nie wie, co jest tego przyczyną, uważa natomiast, że to dobry znak dla jego rodziny. Jak kwitną jabłonie, to myślę, że jakieś szczęście do tego domu dołączy, nie? Kwitnące drzewko stało się osiedlową sensacją. Niektórzy sąsiedzi uważają, że to zapowiedź czekającej nas ostrej zimy. U pana coś zakwitło? Tak, serce mi kwitnie, mimo wieku już, siwych włosów. Zdaniem specjalistów ponowne kwitnienie drzew owocowych nie jest czymś niezwykłym, a na pewno na tej podstawie nie można wnioskować, jaka będzie zima. Po prostu budzą się uśpione pączki, które ewentualnie wcześniej nie zakwitły. Przyroda w Złotoryi ma jednak powód do tego, aby się dziwnie zachowywać. W maju, między innymi w tej okolicy, spadł śnieg i panował kilkustopniowy mróz.